Polska zapłaciła ogromną cenę od czasów II wojny światowej. Od dnia 1 września 1939 roku poprzez rządy Ubecji, następnie rządy Esbecji, kontynuowane przez Jaruzelskiego, a potem przyszedł czas, rok 80, pan Lech Wałęsa przeskoczył przez mur, krzyknął: chodźcie ze mną, ja obalę komunizm. To Nil, mając za sobą bardzo mocną organizację. Bardzo mocną organizację, działającą w podziemiu, w partyzantce, bardzo dobrze zorganizowaną organizację. Nie był w stanie się przeciwstawić jednemu bandycie, drugiemu bandycie i trzeciemu bandycie. Jeden bandyta to jest Niemiec, drugi bandyta to jest Rusek, a trzeci bandyta to jest Polak Ubowiec. Niemcy przez 5 lat nie mogli rozwalić naszej partyzantki. Ubecja z NKWD-stami zrobili to w ciągu 2 lat. No, może 3, ale tak w 2 lata to się rozprawili praktycznie ze wszystkim. A pan Wałęsa porwał się na zorganizowane siły, które od 40 lat, od ponad 40 lat działały w Polsce, ugruntowały sobie tutaj rynek idealnie, jeśli chodzi o infrastrukturę, o strukturę, o gospodarkę, o szpiegostwo, i on rozwalił komunizm. Ludzie, dziecko w pierwszej klasie w zerówce, jeśli podalibyśmy mu fakty i pokazali historię, w jaki sposób rozprawiali się z naszą partyzantką, z naszym siłami niepartyzanckimi, powiedziałoby, że to jest niemożliwe, bo jest to niemożliwe. Zawieruta tego ludobójcy i megabandyty mordowało się ludzi. Mordowało się ludzi, zabierało im się wszystko. Zabierały im się domy, majątki, torturowało się ich dzieci, torturowało się żony, całe rodziny. W mniejszym stopniu nie mogli znaleźć nigdzie pracy, wyrzucało się ich ze szkoły, nie mogli skończyć nawet zwykłej matury. Ale wpierdalano się w gospodarkę. Kazały wpierdalać się w gospodarkę, ale ta gospodarka się rozwijała. A dzisiaj również aresztuje się ludzi za byle co, za słowo czasami. Zabiera się również im majątki. Również są problemy, mają w szkołach. Nawet profesorowie, na przykład weźmy przykład, a to nie tylko w Polsce tak się dzieje, ale weźmy o Polskiego Uniwersytetu doktora Ratajczaka, fantastycznego, młodego doktora, dostał wilczy bilet na całą Polskę, bo cytował tak, kłamstwo oświęcimskie. Ale wtedy ta gospodarka się rozwijała. Nie, lepiej, gorzej, ale się rozwijała.
dzisiaj nie ma gospodarki. Ponownie powtórzę, są to obce korporacje, gdzie zapierdalają w tych obcych korporacjach w większości Polacy. Pieniądze, ponad podatki, wypływają na konta zagraniczne. Nie mamy polskiej gospodarki. Polska gospodarka w ciągu 10 lat została zmasakrowana. To, co nasi dziadowie walczyli w czasie rozbiorów, budowali w okresie międzywojennym. Zobaczcie, Hitler nie niszczył Polski tak bardzo przed momentem, kiedy dowiedział się, że już rzeczywiście przegrał wojnę. On tu budował infrastrukturę, nie chwalę go, ale budował infrastrukturę, budował wały, o, są wały, budował drogi. Owszem, kiedy zobaczył, że już jest po ptakach, zrobił masakrę z naszego kraju. Mimo to po Jałcie, gdzie zabrano nam około 70 tysięcy km kwadratowych, nie pamiętam dokładnie, ponad, chyba ponad 70 tysięcy km kwadratowych, Polska potrafiła się odbudować. W strasznych czasach, ubecji, esbecji, ale w momencie, kiedy przyszli nasi demokraci i ci, którzy przynieśli wolność, podmuch wolności, Polska została zmieciona gospodarczo i jest cały czas dorzynana przez watachy zbójów, którzy są multimilionerami. I tak, jak oni mają dobrze w tym kraju, nigdzie nie mogliby tak dywersyfikować i kraść i obrażać polski naród, polską dumę. Nigdzie. Masowe dymy się zaczną, kiedy pęknie ZUS. Wtedy, jak ludzie nie będą mieli co jeść, bo na razie wpierdalają ochłapy, czyli mogą przeżyć, wtedy zacznie się dym, a głodnego ludu kule karabinów i czołgowe bomby nie powstrzymają. I nie łykajcie tego kitu, że jesteśmy wolni wreszcie, że to Wałęsa, że to Tusk, że to Komorowski, tam sadzi dęby i tak dalej, wolności. Że jesteśmy wolni, bo jesteśmy w okowach ekonomicznych. Jesteśmy niewolnikami. Tylko to jest inne niewolnictwo dzisiaj. A czego, bo jak ktoś nie wiedzie, wiecie, ludzie są na tyle prości i głupi, że jeżeli nie widzą kajdanów i ekonoma z batem, no to nie jest niewolnictwo i to jest wolność. Jeśli tego nie widać. Nie, są formy nowocześniejsze. Kiedyś też się inne wojny prowadziło z karabinami, aczkolwiek te formy zostaną do końca świata, do końca Ziemi, bo Ziemia to nie jest cały świat. Każdy pasożyt jest potrzebny na tej planecie, ale ci ludzcy pasożyci nie są potrzebni, wręcz przeciwnie. Oni szkodzą tej planecie. I to jest miliony osób, to są miliony osób na tej planecie. Słuchajcie, to się nie zmieni. To się nie zmieni, bo buntujący, wśród buntujących i rewolucjonistów również jest kupa takich śmieci. Potem dochodzą do władzy i widzą tylko własne tyłki i własne kieszenie. A nie widzą ludzi, nie widzą społeczeństwa, wręcz nienawidzą społeczeństwa, które pracuje na nich bardzo ciężko. Za jałmużnę. Ale to nie jest jałmużna od nich, tylko to jest jałmużna wypracowana przez tych ciężko pracujących ludzi.
i nie ma czegoś takiego w realu, że rząd coś da. Bo rząd dysponuje naszymi środkami. I rząd powinien sprawiedliwie dzielić te nasze wypracowane środki. Ale rząd, zamiast dać biednym dzieciom, chorym, ludziom potrzebującym, ludziom, którzy walczyli za nich, no, ci żyjący jeszcze to w II wojnie światowej, ludzie, którzy walczyli z UBC-ją, SBC-ją, to są bardzo biednymi ludźmi i w niszy. Niech przykładem będzie pan Gwiazda. Nie przyjął ordu. Pan Gwiazda nie przyjął orderu Orła Białego. W momencie, kiedy przyjmował go pan Bielecki, którego tutaj zacytowałem w rozmowie z panem Piaseckim, Adam Michnik, mój ulubieniec, to jest mój ulubieniec. To jest chyba numer jeden w Polsce, jest moim ulubieńcem, oczywiście, w cudzysłowie. I pan Hall, też wielki bojownik o wolność i demokrację. Pan Hall. Nie zapomnę, jak Gwiazda kiedyś, pan Gwiazda, jak się kiedyś wypowiadał, mówi, chcieliśmy dokopać komuchom. Szukaliśmy bezdomnych, żeby pokazać, jak to jest źle w tym kraju. No nie znaleźliśmy. Szukaliśmy kilka dni. Nie znaleźliśmy. Panie Bielecki, panie Tusk, panie Michnik. Ile dzisiaj potrzeba, żeby znaleźć bezdomnego? Nie wchodząc w środowiska tych bezdomnych. Te takie lokalne. Ja myślę, że 5 minut. To przez cały dzień to byśmy znaleźli, nie wiem, parę tysięcy bezdomnych, gdyby kilka osób szukało. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Wtedy, w tej złej komunie, gdzie wskaźnik samobójstw było 300% mniejszy, to no, znaczy to za Bieruta, to jeszcze w tej najgorszej komunie, w tej takiej super bandyckiej komunie, wskaźnik samobójstw był o 300% mniejszy niż dzisiaj, a w roku 2013 jest rekord samobójstw. Ponad 6 tysięcy mężczyzn się zabiło, około 2 tysięcy kobiet. Zabiło się. Jest tak dobrze, ale dlaczego? Bo ujebaliście ich w kredytach, to jest raz. Dwa, jest bieda, bo chory człowiek nie dostanie się do lekarza. Znaczy może dostanie się, ale po jakim czasie? Może nie zdążyć i nie zdąża bardzo często. Wszystko jest bardzo drogie. Jedzenie, lekarstwa, ogrzewanie, podatki, grunt, wszystko jest bardzo, bardzo drogie. Ludzi nie stać. Ludzie zapierdalają dzień i noc, żeby to utrzymać i oni nie mają siły. On zapierdala w pracy po 12 godzin, potem idzie do następnej pracy, zapierdala tam parę godzin, potem się 6 godzin prześpi i on po prostu mówi, kurwa, ja zapierdalam za 5, bo w pracach dzisiaj się zapierdala za 3, nie za jednego. I on mówi, ja nie jestem w stanie utrzymać. Kiedyś jako robotnik pracowałem 8 godzin i stać mi było, abym utrzymał całą rodzinę. Dzisiaj zapierdalam w 2 pracach i nie jestem w stanie, i żona także, a wtedy na przykład żona nie pracowała, i dzisiaj nie jestem w stanie utrzymać rodziny. Ale jest dobrze. Jest dobrze tym na stanowiskach kierowniczych, w rządach, w ministerstwach, w sejmach, w senatach i innych matkach, córkach, ich spółek. No taki bidula. No zapierdalaś, potem mu coś strzyknie w kręgosłupie, jest kaleką do końca życia. A ZUS mówi, pan jest zdrowy. Może pan, ucięło panu ręce, może pan zapierdalać na klawiaturze nogami albo językiem. To jest bandytyzm. To nie jest prowadzenie kraju. To jest bandytyzm.
To jest sprefabrykowany bandytyzm, który jest w idealnie, w wspaniały sposób realizowany. Jest to zamach stanu na cały naród, na Polskę, który praktycznie został już zrealizowany. I z tych ostatnich ochłapów, gdzie jeszcze została praca ludzka, jakieś takie nikłe wartości, jeszcze z tego się wydziera, zabiera, a nam, ludziom pracującym, kładzie się kłody pod nogi i każe zapierdalać jeszcze więcej za coraz mniejsze pieniądze, podwyższając wszystkie ceny, ceny benzyny, wszystkie ceny. I to jest wolność i demokracja. I pan prezydent zasadza dom wolności. To jest wolność dla krwiożerczych, jak już wcześniej wspomniałem, hegemonów. Dlatego, że oni nigdzie na całym świecie nie mogliby tak kraść. Nie mogliby tak kraść, nie mogliby tak dławić społeczeństwa. Społeczeństwa tak walecznego. Społeczeństwa z najwyższą jakością żołnierską. Zostaliśmy sprowadzeni do stanu dna, totalnego dna. Oni muszą już odejść, ale oni muszą być rozliczeni. Na każdym przystanku autobusowym musi stanąć gilotyna. No nie ma innej możliwości. PiS dojdzie teraz do władzy. Jeżeli ich nie rozliczycie, to ja was będę obserwował. Panie Jarku, panie Hoffmanie, ja was będę obserwował. Jeżeli ich nie rozliczycie, to nie będziecie dużo lepsi od nich. Wy musicie ich rozliczyć. Koniecznie. Po to, żeby następny, który przyjdzie i będzie domordowywał nasz naród polski, żeby się bał. Bo tylko strach budzi respekt. Tylko strach budzi respekt. I nic więcej. Na koniec wam powiem, w starożytnych czasach sędziowie osądzali i siedzieli na skórach, na krzesłach wyścielanych skórami przekupnych sędziów. Tak, zdzierali z nich skóry, oprawiali i ci sędziowie siedzieli, żeby tego samego nie zrobili. Tak powinno być teraz. Z chęcią zostałbym takim fachowcem od oprawiania takich stołków. Serio. Mogłem pracować i po 18 godzin dziennie. Za darmo. Dla dobra kraju. Cześć.